Ponad 100 przedstawicieli zarządców dróg powiatowych z terenu Dolnego Śląska wzięło udział w konwencie organizowanym w tym roku na terenie powiatu wałbrzyskiego. Konwentowi towarzyszyła konferencja naukowa poświęcona infrastrukturze drogowej, a w szczególności nowościom w zakresie konstrukcji mostów. To właśnie dlatego, że w powiecie wałbrzyskim odbywa się ten konwent, jest taka tematyka. No jesteśmy powiatem, który ma chyba najwięcej obiektów mostowych i przepustów pod drogami na terenie województwa dolnośląskiego, więc ten temat jest na pewno nam bardzo bliski. Chcemy poznać nowe zasady utrzymania tych obiektów, ale również nowe technologie naprawy, tak aby te naprawy były tańsze, bo tylko o to chodzi, bo po prostu gospodarujemy wszyscy ograniczonymi środkami finansowymi, natomiast zadań jest bardzo dużo. Trzeba szukać rozwiązań alternatywnych, żeby budować, remontować coraz więcej przy zapewnieniu jakości. Panie starosto, czy da się budować w bardzo wysokiej jakości, ale za małe pieniądze? Panie redaktor, w bardzo dobrej jakości nie da się budować. Trzeba podejmować trudne decyzje, czyli tam, gdzie mamy bardzo trudną infrastrukturę drogową, tak jak w powiecie wałbrzyskim, mieliśmy wiele odcinków drogowych w katastrofalnym stanie. Staramy się te drogi remontować, aby uzyskać nową nawierzchnię przy małym nakładzie finansowym w średniej jakości. Średnia jakość to i tak lepsza jakość od tych, które były do tej pory, bo tak naprawdę te drogi mają swoją nośność, zachowujemy te parametry. Robimy niezbędną infrastrukturę pomocniczą, czyli odwodnienie drogi, utwardzenie poboczy i uzyskujemy nową nawierzchnię. Tak naprawdę w powiecie wałbrzyskim mamy mało dróg, na których musimy dostosować ten transport do ciężkiego. Generalnie jest to transport średni i transport lokalny. Więc te modernizacje, które żeśmy przewidzieli, pozwalają nam na odbudowanie tej infrastruktury drogowej. No nie budujemy dróg w klasie bardzo dobrej, no bo to proszę Państwa, no, trzeba płacić miliony. My z tych milionów robimy kilkadziesiąt kilometrów i myślę, że mieszkańcy widzą to gołym okiem. W tym roku mamy już podpisane umowy na 23 kilometry nowych nawierzchni. Myślę, że do końca czerwca jesteśmy w stanie je zrealizować, czyli mieszkańcy pojadą kolejnymi nowymi odcinkami na terenie powiatu wałbrzyskiego. Mówimy nie tylko o samych mostach, ale też i o ciągach komunikacyjnych w kontekście wytycznych technicznych, jako że zostały zmienione specyfikacje i dlatego odnosimy się właśnie do i tej zmiany i do powiedzenia na ten temat i mamy tutaj prelegentów i z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, którzy mówią nam właśnie też o obiektach mostowych i o tym, na co należy zwracać uwagę i o rzeczy, która pewnie bardzo wszystkich interesuje. Jeżeli mamy na obiekcie mostowym ograniczenie do kilku ton, to kierowcy zawsze się zastanawiają, dlaczego tam jest takie ograniczenie i dlaczego nie można tam wjechać większym autem. Żeby się most nie zawalił, no proste. Ale kierowcy mówią później, że ja przejechałem 30-tonowym autem i nic się nie stało. Więc o konsekwencjach i o tym, w jakich sytuacjach ograniczać i jak to, tym kierować, między innymi będzie teraz też mówił profesor Rymsza z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, a później jeszcze będzie na ten temat mówił profesor Lorenz z Politechniki Wrocławskiej. Po panelach dyskusyjnych na uczestników konwentu czekała kolacja przygotowana przez szefa kuchni, który miał zaszczyt gotować dla jego świątobliwości Dalaj Lamy XIV. Goście dzisiejszego wieczoru będą mogli spróbować bardzo, bardzo szerokiej gamy potraw. Królować jednak będzie dziczyzna, czyli piękne, szlachetne mięso z jelenia i sarna i dzik. Jednym z takich elementów naszej pracy to jest dwutygodniowa, niskotemperaturowo wędzona gicz z jelenia. To tam będzie podana na zimno, serwowana z odpowiednimi sosami i z sałatkami. Dużo ciepłych rzeczy, będą też ryby, będzie sandacz, będą sznycle, polędwiczki wieprzowe. Policzki, poliździka, to jest taki temat, który też goście będą mogli spróbować. Mnóstwo sezonowych warzyw, warzywa karmelizowane, już tak coraz bardziej pomalutku pojawiają się nam
bardzo, bardzo ładne, bardzo ładne owoce, sałatki, sałatki z bułgęskiem, kiełbasa z gęsi, będzie również regionalne sery z wańczykówki, bardzo fajne kozie i krowie, produkt, który jest fajny, regionalny i naprawdę tutaj podkreślamy jego walory. On będzie podany z, sery będą podane z naszymi marmoladami, z mirabeli, czeremchy i rokitnika. Te wszystkie potrawy będą skomponowane w taki sposób, żeby goście mogli całe spektrum od początku do końca sobie elegancko pokosztować. Zupy, które dzisiaj podamy, będzie to żurek oraz krem z warzyw, cała zimna płyta, no i mnóstwo słodkości, mnóstwo deserów, kremy, ciasta oraz musy owocowe i czekoladowe, orzechowe, też wiem, że pistacja się pojawi. Także na pewno będzie fantastyczna zabawa. W konwencie udział wzięli starostowie, wicestarostowie, naczelnicy wydziałów, przedstawiciele gmin, a także dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z Jeleniej Góry. Organizowanie takich konferencji jest niezbędne, bowiem przepisy dotyczące budowy infrastruktury drogowej dość szybko ulegają zmianie.